Wiosna przyszła, ale również przyszła wiosna do samorządu gminy Sosnówka. Sporo ciekawych informacji i dobrych informacji. Dzień dobry panie redaktorze. Tak, maj, przyszła wiosna. Nie tylko do gminy Sosnówka, ale na szczęście już powoli minął nam też okres najgorszy z pandemią. Powoli zaczynamy wracać do normy. Normalności. Może nie jest to jeszcze pełna normalność, ale na pewno już w jakiejś formie wracamy. Tak, bierzemy się ostro oczywiście do pracy, jak cały czas zresztą pracujemy, natomiast przez pandemię wiele tematów uległo przeciągnięciu, troszeczkę terminy nie sprzyjały, natomiast już myślę, że powoli zaczniemy realizować to z góry zamierzone, co zamierzaliśmy w najbliższych terminach. Tutaj mogę powiedzieć, może zaczynając od najświeższych informacji. Tak, to zróbmy. Najświeższa informacja z Wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% do drogi gminnej w miejscowości Przechód, co pozwoli nam, myślę, że już w przyszłym tygodniu ogłosić przetarg i jak najszybciej będziemy chcieli przystąpić do wykonania tego odcinka. Będzie to kontynuacja drogi już częściowo zaczętej. W tym tygodniu, najpóźniej w przyszłym, będzie już ogłoszony przetarg na OZE w gminie Sosnówka. Też ciekawy temat. Ja zawsze byłem zwolennikiem odnawialnych źródeł energii. Mam nadzieję, że dalej będą kontynuowane i będzie jeszcze lepsze dofinansowanie. Natomiast no niestety, jak wiele innych rzeczy przez pandemię, również to przeciągnęło się w czasie. Ale małymi krokami do przodu. Myślę, że w tym roku już w zimie mieszkańcy będą mogli korzystać z kolektorów ciepła i z piecy. Ci, którzy się na to zdecydowali, mam nadzieję, że będą jeszcze nabory i będą wszyscy już wtedy wyposażeni w jakąś tam formę odnawialnych źródeł energii, czego bym bardzo chciał, aczkolwiek no też musimy wziąć pod uwagę to, że nie każdy posiada środki finansowe, które mu pozwolą na szybką realizację tego, dlatego staramy się to robić na ile możemy i pomóc tym mieszkańcom, żeby oni to mieli. To chyba moja perełka, czyli modernizacja hydroforni. Tutaj u nas również ten przetarg w miesiącu maju ruszy. Jest to duża, duża inwestycja. Myślę, że troszeczkę ona potrwa ze względu na to, że priorytetem jest dla mnie również to, że oprócz tego, żeby zmodernizować się, ale żeby w trakcie tej modernizacji nie było przerw w dostawie świeżej, bieżącej wody. Dokładnie, dla mieszkańców i dla hodowców, bo musimy pamiętać o tym, że mamy gospodarzy, którzy posiadają dosyć duże stada bydła, a one muszą mieć wodę, więc tutaj będziemy się starać zrobić przyjemne z pożytecznym, połączyć wszystko w taki sposób, aby nie było to uciążliwe dla mieszkańców, ale żeby zostało to w miarę sprawnie wykonane. Oprócz tego myślę, że tutaj takim ciekawym aspektem jeszcze przy okazji tej modernizacji, bo tak jak powiedziałem, dużo wcześniej chciałbym to zrobić dokładnie kompleksowo, zostanie jeszcze wymieniona w całej gminie, zostaną wymienione wodomierze. Idźmy już krok do przodu, mamy informatyzację, cyfryzację, więc te wodomierze będą szczytywane elektronicznie. W tym naborze z RFIL-u otrzymaliśmy zastrzyk gotówki w kwocie 630 tysięcy, co odciąży nam troszeczkę budżet gminy, a te pieniądze, które przeznaczaliśmy wcześniej
Możemy przeznaczyć na coś innego i tutaj muszę przyznać, że one już znalazły też swoje miejsce w inwestycjach gminnych. Mówmy dalej. Zaczynamy się rozkręcać. Tak, kolejna kwestia to już jest kontynuacja tych 630 tysięcy. Doszliśmy do porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej i wspólnie przygotowaliśmy plan inwestycyjny na ten rok. Wspólnie, czyli gmina Sosnówka 600 tysięcy, powiat 600 tysięcy, łącznie 1 200 000 na remont nawierzchni drogowych i będziemy wykonywać ten remont w miejscowościach, w Wygnance, czyli na terenie całej, na długości całej miejscowości Wygnanka. W Pogorzelcu będziemy dokańczać to, co już zostało kiedyś zaczęte, czyli kawałeczek asfaltu już jest, więc do tego myślę, że około kilometra również nowego asfaltu. A pozostałe środki finansowe, które nam zostaną z tego remontu, przeznaczamy na remont drogi w przechodzie. Tutaj ciężko jest określić w tym momencie, jak długi będzie to odcinek, gdyż jeszcze nie wiadomo, jak po przetargach będą kwestie wyglądały finansowe, ale myślę, że będzie to też odcinek zauważalny, a na pewno potrzebny, bo to są trzy tak najbardziej zniszczone odcinki dróg powiatowych, które znajdują się na terenie gminy, co też przyjechaliśmy wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych tej gminy i no, po prostu oceniliśmy zużycie i te najbardziej zużyte, zniszczone będziemy remontować.